Okej, okay, cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a przed Wami kolejny materiał, czyli Bloodborne wyzwanie bez levelowania postaci BL4. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jest taka runa, która chroni przed elektrycznymi atakami. I teraz ją zaciągniemy zamiast. No właśnie, zamiast czego? No was tych brutalnych ataków może. Zaciągniemy sobie od pioruna, zwiększa obronę, a zamiast tajemnej weźmiemy sobie max fiolek plus 3 i ubierzemy się na ekwipunek, który dobrze chroni przed obrażeniami od pioruna. 40 mamy kapelutek, 50 mamy tropiciela z jarna, 60 tutaj, ale was fizyczne są słabe, a fizyczne mi są jeszcze potrzebne obrażenia. Dobra, czyli czapka topiciela z jarna najlepiej na elektryczność. Pioruna 10, tutaj ma gaskoni. Tutaj ma słabe fizyczne straży grobowej, także nie będę brał tego. Co tu jest jeszcze? Ogień tu nie. Pioruna tutaj jest. Ale białego kościoła słabe fizyczne. Straży grobowej. To można wziąć. Rękawice. Od pioruna. Coś tutaj były. Ale to jest akurat dla leczki, to słabe fizyczne będą. Rękawice tropiciela, ale to nie były na elektryczność. Ale nic tutaj więcej nie mam. Tropiciela chyba najlepsze. I nogawice jakieś fajne. Pioruna 60. Szkoda tylko. Ciężko coś wybrać. Serio. Możemy tak iść, no zobaczymy jak to będzie. Halej, no ten stary na krzesełku, bardzo rozmowny pan. A, tam, no tak. Bardzo, bardzo Halej. Ale bardziej rozmowny jest boss, z którym zaraz pójdziemy się mierzyć. Jeszcze sobie zdobędę. Właśnie teraz zdobędę. Tu koktajl z krwi bym się mógł przydać. Naprawdę. A resztę kupimy sobie fiolek. A, nie zrozumiałem Halej, przepraszam. Przepraszam, nie zrozumiałem. Na temat tego pana właśnie na tym krześle. Dobra, weźmy sobie. A co ja chciałem w ogóle wziąć? A, ostry koktajl z krwi. Choć nie wiem, czy na razie będę tego używał. Wolę chyba najpierw się nauczyć ataków tego potwora. Stare jarna mnie, to było więzienie. Dziwne więzienie. Dokładnie. Niż od razu walić do niego z tego koktajlu. Ale mówię, to będą takie, słuchajcie, trzy krótkie podejścia do tego bossa. Ja mam dosyć wrażeń, jak na bossów w Bloodborne. Także zaraz idziemy i tak na Wiesława. A najwyżej jutro sobie pociśniemy. Wcześniej może, mam nadzieję, że ten stream odpalę. To na początku sobie troszkę Bloodborne'a pogram. Ale trochę i w większości będzie w weekend u mnie Wiedźmin, a tak Bloodborne z 2 godzinki. Naraz para. Nie mam czasu, ziomuś. Oj kurna. Takiego. Aj nie, kurna, nie tu. Czekajcie, gdzie to się szło? Otoczak, dobra. Gdzie to się tylko błosza szło, bo mi się pomyliło. A dobra, już wiem. Dobra, i Ride Dakar.
Proszę mnie nie bić, panowie. Panowie, proszę mnie nie bić. Ja tylko zwiedzam. Tylko zwiedzam. Nagle się soundtrack urwał. Ktoś wyłączył muzykę. Jest. Jest nasza bestia. Możemy oczywiście przywołać do pomocy zdrajcę Anatala. Anatala, tak? Dobrze przeczytałem. Ale na razie nie będę tego robił. Zaraz zginiemy. Dosłownie to będzie moment. Jak zginę. No ale cóż. Live is brutal. Jeszcze sprawdzę sobie, czy dokładnie wziąłem te runy, które chciałem. Czy jest to na elektryczność. Tak, odpiórun. Oj, zapomniałem, że się do niej nie leci na raz. Nie mogę jej w ogóle wyczuć. W ogóle. Nie, uciekaj! Dobra. No, to będzie ciężki boss dla mnie. Nigdy nie umiałem z tą bestią walczyć. Nigdy nie umiałem z tą bestią walczyć, serio. Zawsze mam jakieś problemy tam, żeby w te nogi tam wleźć. Ale szykuje się kolejny zajebiście hardkorowy boss, na którego nie mam za bardzo nerw. Już dzisiaj. Sobie chyba przygotuję się psychicznie na niego jutro. Dzisiaj może troszkę więcej popróbuję dzisiaj, ale nie bez szału. Bez szału. No można też tą ostrą koktajl z krwi użyć. No spróbujemy. Teraz jeszcze trochę koktajli, jeszcze trochę mam. Kurna, zawsze mi się myli. Że mam biec. Aż kurna, proszę mi puścić. Zawsze mi się myli, dobra. Można ten koktajl. Pamiętam, że on był skuteczny. Halej. No dokładnie. Dokładnie. Chyba za późno rzuciłem. Cholera jasna, no. Nienawidzę tych jej wybuchów. Nie. Ale mi się koktajle kończą. Jezus. Nienawidzę tych jej wybuchów. Gdyby nie te jej wybuchy... Kurwa macie, nie mogę wyczuć jej ataku w ogóle.
Nie wiem, co się działo w ogóle. Spokojnie, przepraszam. Nie, to nie zaświrowałem. To jest taka metoda z Tybetu, żeby człowiek się nie denerwował, żeby nie bluźnił. Tylko kurwa spokojnie. Jesteś spokojny, jesteś opanowany, Maro. Nie denerwujesz się, nigdy nie zabluźniłeś w swoim życiu. I znowu się zaczyna to, co jest moim najgorszym minusem w ogóle w jakichkolwiek grach. I się, że miało być już ostatni raz, a Maro leci, leci, nie? Leci, bo tam boss na niego czeka, nie? Leci, i leci, i leci, i chce mu, i leci, i będzie ginął, nie? Bo bossa musi pokonać, nie? Super podejście. Super podejście. Halej, to chyba znak, że trzeba wieśkę odpalić. No, jeszcze ciupkę. No, o 23 może odpalmy wieśka, dobrze? O 23. To się nazywa Witek syndrom jednej gry. Oj, ojej, 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 już mi się... Nie, 23. Ej, i wszyscy o 23 piszecie... Maro, nie umiesz grać w tą grę, idziemy na Wiedźmina. No, tak. Albo napiszcie, Maro, kurwa! Kończ wać pan wstydu oszczędź! Oj, tak, możecie napisać później. I ja wyłączam stream, ja o 23 wyłączam Bloodborne'a w pizdiet! Jutro i... Nie, żadna 23.30. Ja chcę grać w Wiedźmina. Nie, żadne bestie, inne gówna. Nie. Nic nie widzę. Ała, już widzę. Nie! Jezus. Myślałem, że ona mnie zaatakuje tym gównem. Z tym impulsem całym. No nie!
Dzięki ci Boże, jednak jesteś na tej górze. Tam na górze i widzisz, jak Maro nieudolnie gra w tą grę. Co to było, kobieto? Opanuj się! Nic nie widzę. Tylko do 23:00, to już zaraz, dosłownie, tylko 15 minut, Maro, i wyłączysz tą satanistyczną gierkę dla obłąkanych. Jeszcze chwileczkę, 15 minut, co to jest? 14 już. No momencik, już odpalasz Wiedźmina. Już widzisz ten siwy łeb, który mówi ci, Maro, tutaj nawet na najcięższym poziomie trudności, to ty nie będziesz się tak starał jak z tymi bossami, z których tak naprawdę nie umiesz z nimi walczyć i to jest ten problem. Nie, serio, ja nie wiem, kurczę, jak uniknąć niekiedy. I już mówię sobie, słuchajcie, i mówię sobie, raz zaatakuję i robię unik. No i teraz to zrobiłem, nie? Zaatakowałem sobie może z raz. Chciałem uciec i pierdut. I na hit. No ja powiem wam szczerze, że chyba zmienię sobie, nie wiem, ten strój, bo i tak te elektryczności, nieważne czy jaki mamkolwiek strój, to i tak mnie ściąga to na hit. To może sobie założę. Spodnie egzekutora. Piorun. Może te rękawice jakoś coś pomożą. Choć wątpię. Jest! Jest, moi drodzy! Udało się z wami cię pokonać. Bestie Perl. Słuchajcie, poza nagraniem. Dosłownie przed chwilą wyłączyłem stream, gdzie nie mogłem pokonać. Ja nie wiem, ja mam chyba pecha do streamów. Oznaka tropiciela iskier. Ja mam zdecydowanie pecha do streamów. Bo na streamach się strasznie denerwuję i bluzgam. Słuchajcie. A jednak tutaj udało się przejść poza nagraniem. Dosłownie obiecałem na streamie, że pójdę sobie na Wiedźmina, bo to jest seria, którą prowadzę na Twitchu. I nie mogłem przejść. I mówię, a jeszcze poza, jak moi widzowie, poczekałem na Wiedźmina, w tę chwilkę pogram. No i się udało, choć miałem strasznie nerwy. Za dużo tych bossów ostatnio mam. Słuchajcie, jest jeszcze sprawa z jednym łowcą. Nie pamiętam jego imienia, ale on jest w Starym Jarnam. Także zaraz tam się udam i widzimy się po krótkim cięciu, bo prawdopodobnie jest tam z nim związany quest. Także widzimy się.
po cięciu i się udało. No fajnie, tak godzinka przynajmniej zeszła. Nie jest źle.